Proszę Państwa, punkt 8, ustalenie terminu następnej sesji. Następna sesja ustalona na 16 grudnia, ale proszę Państwa, ten termin może nie być wiążący, od razu Państwu mówię, z uwagi na termin przyjęcia budżetu przez Radę Miasta Krakowa, ponieważ jesteśmy zobowiązani zgodnie z procedurą do 14 dni od przyjęcia budżetu przyjąć budżet dzielnicy. No i w zależności od tego, kiedy będzie uchwalony budżet miasta, to tak będziemy robili sesję Rady Dzielnicy, a budżet no, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że będzie przyjęty jeszcze w grudniu. Dlatego też nie chciałbym, abyście Państwo tutaj dostali złą informację, dlatego termin sesji jest od tego uzależniony. Jeżeli to będzie przed, proszę Państwa, 16 budżet miasta przyjęty, no to wtedy sesja odbędzie się 16. Jeżeli zaś budżet nie przyjmiemy, nie miasta nie przyjmie w grudniu, bo jak Państwo wiecie, są dwie sesje grudniowe, pierwsza 4 i druga 18. Może się zdarzyć, że 18 będzie przyjęty budżet. Może się zdarzyć. Może się zdarzyć. I to tak. To jest takie pół na pół, więc to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Dlatego może się zdarzyć, że proszę Państwa, nasza sesja będzie zaraz po 18, czyli na przykład w czwartek 19 lub w piątek 20. Proszę brać to pod uwagę, że tak może być zwołana sesja i będzie ona zwołana w trybie zwykłym, a nie nadzwyczajnym, to nie będzie 16. Proszę przyjąć to wytłumaczenie. Komisje będą w normalnych terminach. Tak, bo chodzi tylko i wyłącznie o sesję, ponieważ proszę Państwa, ten termin jest taki troszeczkę uzależniony od terminu Rady Miasta Krakowa, więc proszę przyjąć to wytłumaczenie i zapisać sobie wstępnie termin 16, ale nie jako wiążący do końca. To zróbmy po świętach, może być sesja i będzie prawdopodobnie. Po świętach myślę, że nie jest to dobry termin z uwagi na to, że proszę Państwa, powiem tak, akurat w tym roku tak się składa, że wiele osób może zechcieć wyjechać. Są różne, tam są dwa dni, jeden dzień, później znowu dwa dni. No i trudno tutaj kogoś zatrzymywać w Krakowie, jeżeli ktoś na przykład chciałby gdzieś wyjechać. No, jak 18 jest sesja rady, to nie wiemy, czy rada uchwali, czy nie uchwali. No, ale będziemy wiedzieć, jak wygląda porządek obrad. Znaczy jest to drugie czytanie na 18, czy nie w tym zakresie i co się będzie działo tak naprawdę 4. Przed 16 nie będzie sesji. Przed 16 sesji na pewno, że Państwa, nie będzie. Zamykam punkt 8. Proszę Państwa, zamykam 39. sesję Rady Dzielnicy Miasta Krakowa, zwołaną na 25 listopada 2013 roku na godzinę 18:00 Rady Dzielnicy o 16:00 na osiedlu Centrum B, blok 6. Dziękuję wszystkim Państwu radnym, wszystkich